Cześć, nazywam się Aleksandra Zomerska, jestem adwokatką i razem z radcą prawnym Jędrzejem Stępniowskim opowiemy Wam o dyrektywie NIS-2. Wspólnie z Jędrzejem pracujemy w kancelarii DocLaw, specjalizującej się m.in. w prawnych aspektach cyberbezpieczeństwa. Dlaczego chcemy przybliżyć Wam tematykę dyrektywy NIS-2? A to dlatego, że dyrektywa NIS-2 stanowi nową unijną regulację dotyczącą cyberbezpieczeństwa. Te przepisy mają istotne znaczenie, szczególnie dla tych z Was, którzy pracują nad rozwiązaniami dla sektorów takich jak energetyka, transport czy opieka zdrowotna oraz kilku innych, o których szerzej powiemy później. Co ważne, wymogi wynikające z tej dyrektywy nie dotyczą tylko Polski, ale wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Oczywiście nie jest to pierwszy akt prawny regulujący tę tematykę. Poprzedniczką dyrektywy NIS-2 była dyrektywa NIS-1, może niektórym Wam znana, która w sposób o wiele mniej szczegółowy opisywała środki zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie. To z kolei oznacza, że wdrożenie dyrektywy NIS-2 będzie wymagało od nas i od Was bardziej skrupulatnej pracy. Celowo mówimy tutaj o pracy naszej prawników od cyberbezpieczeństwa, jak i Waszej, osób zajmujących się tymi aspektami technicznymi, ponieważ wdrożenie dyrektywy NIS-2 będzie wymagało naszego współdziałania. No i to, co chciałabym, żebyście już na początku wiedzieli, to, że w zależności od tego, z jakiego poziomu startujecie, dostosowanie waszych organizacji i rozwiązań, nad którymi pracujecie do wymogów dyrektywy NIS-2, może wymagać zmian zarówno w procesach wytwarzania oprogramowania, zarządzania jego podatnościami, jak i w kwestiach takich bardziej przyziemnych, jak sposób onboardingu nowych członków zespołu waszych organizacji, czy też konieczności przeprowadzania odpowiednich szkoleń. O czym będziemy dzisiaj mówić po kolei? A więc tak, w pierwszej części przede wszystkim przybliżymy Wam podstawowe założenia nowych przepisów i opowiemy, kogo dotyczy dyrektywa NIS-2. Następnie skupimy się na obowiązkach, jakie z nich wynikają i opowiemy o tym, co trzeba zrobić, aby być zgodnym z NIS-2. W ostatniej części powiemy kilka słów o tym, co grozi za brak zgodności z przepisami, a także damy Wam kilka praktycznych wskazówek, jak tą dyrektywę w swojej organizacji wdrożyć. Dyrektywa NIS-2 względem swojej poprzedniczki, dyrektywy NIS-1, nie tylko różni się tym, że zawiera właśnie bardziej szczegółowy opis środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, na przykład przez nałożenie obowiązku testowania poziomu cyberbezpieczeństwa co 2 lata, czy też nałożenie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw, ale także różni się tym, że poszerza krąg podmiotów zobowiązanych do wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa, między innymi o sektor żywności, ścieki czy też przemysł. Ponadto wprowadza obowiązek wpisania się podmiotów kluczowych i ważnych do rejestru. O tym szczegółowo powiem za chwilę. Także dyrektywa NIS-2 precyzuje nam postanowienia w zakresie raportowania incydentów. Będziemy mieli teraz większą liczbę terminów, niestety, którą będziemy musieli dochować przy właśnie raportowaniu. No i taka kwestia pewnie najbardziej kluczowa dla kadry zarządzającej, a to mianowicie taka, że dyrektywa NIS-2 wprowadza nam odpowiedzialność kierownictwa firmy, czyli zarządu, za zgodność organizacji z wymaganymi środkami zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie. Jak już wspomniałam, nowe ramy cyberbezpieczeństwa są uregulowane w dyrektywie unijnej, a więc w akcie prawnym, który wymaga jego wdrożenia w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także ustanawia jedynie nam minimalne wymagania niezbędne do osiągnięcia obranego w dyrektywie celu. Stąd też akt prawny wdrażający dyrektywę może przewidywać większy zakres obowiązków, aniżeli wynika to z samej dyrektywy, a także może poszerzyć krąg podmiotów zobowiązanych do jej stosowania. Stąd też inaczej niż w przypadku rozporządzenia unijnego, którym klasycznym i dobrze nam znanym przykładem jest RODO, dostosowanie się do wymogów stawianych przez dyrektywę
wymaga od nas nie tylko znajomości treści samej dyrektywy, ale także i aktu go wdrażającego. W Polsce dyrektywa NIS 2 zostanie implementowana przez znowelizowaną ustawę o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa. Aktualnie nowelizacja jest na etapie projektu, o którym także dzisiaj opowiemy. Zanim przejdziemy do omówienia kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania dyrektywy NIS 2, a także obowiązków z niej wynikających, należałoby odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie dla każdej osoby, która wdraża nowe wymagania, to znaczy ile mamy czasu na wdrożenie dyrektywy NIS 2. Tutaj wszystko zależy od tego, kiedy ustawa zacznie obowiązywać. W tym kontekście dodam, że organy państwowe będą mogły egzekwować od przedsiębiorców stosowanie dyrektywy NIS 2 dopiero po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Więc wszyscy teraz czekamy na przyjęcie tejże właśnie ustawy. Chciałabym jednak tutaj wskazać kilka już konkretnych terminów, które właśnie wynikają z wspomnianej przeze mnie znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa. Oczywiście cały czas mówimy o projekcie. Przechodząc do konkretów. Dyrektywa NIS 2 powinna zostać wdrożona w państwach członkowskich 18 października 2024 roku, czyli w sumie za 2 miesiące. Termin ten najprawdopodobniej zostanie przez Polskę przekroczony, ponieważ jak już wspomniałam, nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa jest w fazie projektu. No ale jak już ta nasza ustawa polska zostanie uchwalona, to wejdzie ona w życie po upływie miesiąca od jej ogłoszenia. Tak więc będziemy mieli jeszcze chwilę czasu, aby zapoznać się z jej finalną treścią. Niemniej ja już teraz zachęcam, żeby zacząć się przygotowywać do wdrożenia dyrektywy NIS 2, ponieważ obowiązków jest sporo i są dość nieco konkretne, o czym więcej powie później Jędrzej. I jak już ustawa nam wejdzie w życie, to podmioty kluczowe oraz podmioty ważne będą miały 2 miesiące od dnia wejścia w życie tej ustawy na składanie wniosków o wpis w zakresie podmiotów ważnych i kluczowych. Jest to bardzo duża zmiana, ponieważ do tej pory operatorzy usług kluczowych byli wyznaczani w drodze decyzji, czyli w praktyce działało to tak, że dopóki dana firma nie dostała decyzji o uznaniu jej za podmiot podlegający wymogom ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, to formalnie, oczywiście tylko formalnie, z cyberbezpieczeństwem nie musiała nic robić. Nowelizacja odchodzi od tej zasady i wprowadza samoidentyfikację podmiotów kluczowych i ważnych. Tak więc pierwszym krokiem przy wdrażaniu dyrektywy będzie odpowiedzenie sobie na kluczowe pytanie i często niełatwe, czyli pytanie, czy jestem kluczowym lub ważnym podmiotem w rozumieniu ustawy. Przy czym, jeżeli podmiot zobowiązany nie dokona samodzielnie wpisu, to nowelizacja oczywiście umożliwia dokonanie tego wpisu przez odpowiedni organ. Jeżeli dany podmiot nie będzie zgadzał się z tą decyzją, to oczywiście będziemy mogli ją zaskarżyć. Kolejny termin, który jest wskazany w projekcie ustawy, to jest termin 6-miesięczny. Od dnia wejścia w życie ustawy na wdrożenie wymaganego systemu zarządzania bezpieczeństwem. No i wreszcie w projekcie ustawy pojawia się termin 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na przeprowadzenie pierwszego audytu bezpieczeństwa przez podmioty ważne i kluczowe. Następnie te audyty bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 2 lata. Kto zatem będzie zobowiązany do wdrożenia dyrektywy NIS 2? Będą to wspomniane już przeze mnie kilkukrotnie podmioty ważne i kluczowe, które nie są mikro lub małymi przedsiębiorcami. Pracodawca unijny wyszedł bowiem z założenia, że regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa powinny obejmować podmioty działające na większą skalę. Uważam, że wynika to z przekonania, iż dopiero przy większej skali działalności kwestie związane z cyberbezpieczeństwem mogą stanowić realne zagrożenie dla społeczeństwa. Nie jest to zresztą rozwiązanie nowe, ponieważ na takiej samej zasadzie działają inne przepisy unijne, jak na przykład akt o usługach cyfrowych, gdzie właśnie część przepisów
nie stosuje się do mikro ani małych przedsiębiorców. Dodam jeszcze, że w aktualnie obowiązujących przepisach nie ma mowy o podmiotach ważnych i kluczowych, są to pojęcia nowe, ponieważ aktualnie obowiązująca ustawa posługuje się pojęciem operatora usług kluczowych oraz dostawcy usług cyfrowych. Oczywiście te pojęcia znikną nam z ustawy, kiedy zostanie przyjęta jej nowelizacja i zostaną zastąpione przez podmioty kluczowe i podmioty ważne. Wykaz tych podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych znajduje się w załączniku numer 1 oraz 2. Co ważne, załączniki do naszej ustawy wdrażającej dyrektywę NIS 2 są bardziej rozbudowane niż załączniki samej dyrektywy. Polski ustawodawca zdecydował się bowiem rozszerzyć krąg podmiotów zobowiązanych do stosowania dyrektywy NIS 2, stąd też zastanawiając się, czy przepisy mają do nas zastosowanie, powinniśmy przede wszystkim sprawdzić, czy prowadzimy działalność gospodarczą w jednym z sektorów wskazanych w załącznikach do polskiej ustawy, a nie tylko w załącznikach dyrektywy. Zaznaczę przy tym, że niestety jest to niekiedy zadanie dość trudne, ponieważ oczywiście załączniki bardzo często odsyłają do kolejnych aktów prawnych, więc zdarza się tak, że tym w sumie, przynajmniej dla nas prawników, najtrudniejszym zadaniem jest ustalenie, czy do danego podmiotu mają zastosowanie przepisy, czy też nie. Aby nie trzymać już tutaj Was dłużej w niepewności, powiemy teraz sobie, jakie sektory obejmuje znowelizowana ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Projekt ustawy zakłada, że do wymogów dyrektywy NIS 2 będą musiały dostosować się podmioty z sektora energetycznego, transportu, bankowości, infrastruktury rynków finansowych, ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucję, a także podmioty z sektora infrastruktury cyfrowej. Tutaj zrobię krótką pauzę i wyjaśnię, że ten pomarańczowy znacznik w tabelce oznacza, że dany sektor jest już wymieniony w aktualnej ustawie, ale w nowej jej wersji zostanie znacznie rozbudowany. Więc jeżeli uważaliśmy, że nie łapiamy się do sektora energetycznego, to warto sobie sprawdzić jeszcze raz, czy przypadkiem po znowelizowaniu ustawy nie powinniśmy dostosować się właśnie do dyrektywy NIS 2. Jakie jeszcze inne podmioty będą musiały się dostosować do dyrektywy NIS 2? No będą to podmioty z sektora infrastruktury cyfrowej, ścieków, co stanowi tutaj nowość, i zarządzania usług ICT, to również jest nowość, o nich powiemy jeszcze za chwilę. No i kolejne same nowości, czyli dyrektywę NIS 2 będziemy stosować do dostawcy usług cyfrowych, administracji publicznej, do sektora dotyczącej przestrzeni kosmicznej, sektora usług pocztowych i kurierskich, sektora gospodarowania odpadami, sektora dotyczącego produkcji, wytwarzania i dystrybucji chemikaliów, sektora produkcji, który jest dość szeroki i obejmuje na przykład produkcję komputerów, a także sektora badań naukowych. No więc jak tutaj widzicie, ten katalog podmiotów zobowiązanych do dyrektywy NIS 2 uległ znacznemu rozszerzeniu. Teraz chciałabym przejść do sektorów, które mogą Was bardziej interesować, czyli po pierwsze do sektora infrastruktury cyfrowej, który zaliczany jest, podmioty działające w tym sektorze zaliczane są do podmiotów kluczowych. I jakie podmioty ten sektor obejmuje? Będą to między innymi dostawcy punktu wymiany ruchu internetowego, dostawcy usługi DNS z wyłączeniem głównych serwerów NASW, dostawcy usług chmurowych, dostawcy usług ośrodka przetwarzania danych, dostawcy sieci dostarczania treści, a także podmioty świadczące usługi rejestracji nazw domen. Kolejnym sektorem, który myślę, że może Was zainteresować,
to jest już wspomniany przeze mnie sektor zarządzania usługami ICT, który tak dość ogólnikowo został wskazany zarówno w dyrektywie, jak i ustawie, ponieważ w załączniku do ustawy czytamy, że sektor ten obejmuje dostawców usług zarządzanych, a także dostawców usług zarządzanych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Czyli będą te podmioty, którym zlecane są usługi między innymi dotyczące obsługi aplikacji, zarządzania bazami danych, czy też podmioty opiekujące się serwerami, zajmujące się zarządzaniem siecią firmową, a także świadczące usługi dotyczące monitoringu ruchu i sieci, czy też zajmujące się po prostu bezpieczeństwem. No jak widzicie, jest to kategoria bardzo szeroka, no i podejrzewam, że zostanie ona nam doprecyzowana w decyzjach administracyjnych, czy też orzeczeniach sądów. Kolejny i ostatni w sumie sektor, któremu chciałabym się przyjrzeć bliżej, to jest sektor dostawców usług cyfrowych. Ten sektor obejmuje dostawców internetowych platform handlowych, dostawców wyszukiwarek internetowych, a także dostawców platform sieci usług społecznościowych. Jak jednak wspomniałam, obowiązek dostosowania się do wymagań prawnych w dyrektywie NIS-2 uzależniony jest od wielkości danego podmiotu. No tutaj musimy mieć jakąś większą skalę naszego działania, stąd też nawet jak prowadzimy działalność w jednym z wymienionych przeze mnie sektorów, ale jesteśmy mikro lub małym przedsiębiorcą, to nie jesteśmy zobowiązani do stosowania swojej działalności, do wymogów z dyrektywy. W naszej organizacji musimy natomiast wdrożyć dyrektywę NIS-2, jeżeli należymy do podmiotów kluczowych lub ważnych, a także jesteśmy co najmniej średnim przedsiębiorcą, czyli zatrudniamy minimum 50 osób oraz nasz łączny obrót przekroczy 10 milionów euro lub nasza roczna suma bilansowa przekroczy 10 milionów euro. Więc tutaj za każdym razem, kiedy zastanawiamy się, czy powinniśmy wdrożyć wymagania wynikające z dyrektywy NIS-2, powinniśmy też spojrzeć, jakiej skali jest ta nasza działalność i czy mamy status mikro, małego, czy też średniego przedsiębiorstwa. W kontekście tej przesłanki i konieczności posiadania statusu co najmniej średniego przedsiębiorcy, chciałabym jeszcze wskazać, że przesłanka ta nie zawsze musi być spełniona. Przykładowo nie jest ona wymagana w przypadku podmiotów kluczowych, które właśnie dostarczają usługi DNS, czy też dostarczają usługi zarządzane w zakresie cyberbezpieczeństwa, lub są po prostu podmiotami krytycznymi. W ustawie jest jeszcze więcej podmiotów wymienionych, nie będę ich tutaj wszystkich przywoływać. Chciałabym jednak, żebyście zapamiętali, że jak będziecie się właśnie zastanawiać, czy musicie się dostosować do dyrektywy NIS-2, czy też nie, to musicie sprawdzić bardzo dobrze właśnie ten załącznik numer 1 i numer 2 do naszej polskiej ustawy, a także musimy sobie sprawdzić, czy ta przesłanka wielkości organizacji warunkuje nam stosowanie dyrektywy NIS-2. Teraz o szczegółowych wymaganiach dyrektywy NIS-2 opowie nam dalej Jędrzej. Sprawdź najlepsze szkolenia IT na sysopspolska.pl. Ola powiedziała przed chwilą o tym, kogo dotyczy dyrektywa NIS-2, natomiast ja teraz skupię się na tym, czego ta dyrektywa od nas czy od organizacji, które będą pod te przepisy podlegać, tak naprawdę wymaga. I te wymogi, które dyrektywa nakłada, one obejmują generalnie obowiązek wdrożenia różnego rodzaju środków technicznych, organizacyjnych czy operacyjnych, które służą temu, żeby we właściwy sposób zarządzać w organizacji ryzykiem incydentów cybernetycznych czy ataków cybernetycznych,
One służą temu, żeby te incydenty, czy też te ataki były w lepszy sposób wykrywane, aby organizacja miała procedury i środki, które pozwalają po wykryciu takiego incydentu we właściwy sposób na niego zareagować, ale też służą temu, żeby w ogóle organizacje były mniej na tego typu incydenty podatne. I to, co teraz widać na slajdzie, to jest taki ogólny opis tych wszystkich środków bezpieczeństwa, których przepisy dyrektywy, czy też implementującej tą dyrektywę ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa wymagają. Ja teraz w tej części opowiem o nich trochę więcej. W pierwszej kolejności skupię się na takim przybliżeniu tych środków związanych z zarządzaniem ryzykiem, potem powiem trochę więcej o tym, jak ułożone są zasady zgłaszania incydentów. Pozostałe elementy, które widzicie na tym slajdzie, trochę pominę, dlatego że wydaje mi się, że te dwa aspekty są przy tym formacie, który tutaj dzisiaj mamy, najbardziej istotne i najbardziej kluczowe. I tak, jeżeli chodzi o środki zarządzania ryzykiem, to te środki możemy sobie podzielić na takie trzy rodzaje, czyli środki techniczne to są takie, które można po prostu wdrożyć w fizyczny sposób. To będą wszelkiego rodzaju systemy alarmowe, rozwiązania kryptograficzne, rozwiązania służące szyfrowaniu, służące zabezpieczeniu sieci, chodzi tu o jakieś firewalle i inne tego typu rozwiązania, rozwiązania typu VPN, czy jakieś rozwiązania służące bezpiecznemu uwierzytelnianiu użytkowników danych systemów czy rozwiązań IT. Oprócz tego będziemy mieli te środki operacyjne, czyli takie, które są związane z procesami, jakie wdrażamy w organizacji, takimi procesami, których należy przestrzegać, żeby no, po prostu zapewniać to cyberbezpieczeństwo w organizacji i reagować w odpowiedni sposób, jeżeli mamy do czynienia z jakimś incydentem. To będą zarówno kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem, analizowaniem ryzyka, łagodzeniem tego ryzyka, analizowaniem podatności, sposobami usuwania tych podatności w tworzonych rozwiązaniach, ale to też będą kwestie związane chociażby z jakimś zarządzaniem kryzysowym czy przywracaniem sprawności działania firmy, usługi, aplikacji po jakimś incydencie, który nastąpi. I wreszcie ta trzecia grupa to są środki organizacyjne, czyli to są po prostu wszelkiego rodzaju instrukcje, polityki, procedury, dokumentacja, która opisuje, co my tak naprawdę w naszej organizacji robimy, żeby to cyberbezpieczeństwo zapewnić. I też do tych środków organizacyjnych będziemy też zaliczać takie bardziej miękkie rozwiązania związane ze szkoleniem pracowników, z budowaniem w ogóle jakiejś kultury cyberbezpieczeństwa w organizacji, czy z jakimiś dobrymi praktykami w zakresie cyberhigieny i cyberbezpieczeństwa. I te wszystkie środki, które jakby mają być wdrażane w organizacji, one tak naprawdę mają realizować dwa cele, czyli one z jednej strony mają pozwalać w jakiś skuteczny i ustrukturyzowany sposób zarządzać tym ryzykiem bezpieczeństwa sieci systemów, ryzykiem związanym z atakami cybernetycznymi, tak to sobie ogólnie można nazwać, jak i z drugiej strony zarządzać tym ryzykiem związanym z tym, jaki wpływ tego typu zdarzenia mogą mieć na przedsiębiorstwo, na usługi, które to przedsiębiorstwo świadczy i na ludzi, którzy z tych usług tego przedsiębiorstwa korzystają, po prostu na klientów danej organizacji. No i to jakby tutaj od razu naturalnie pojawia się pewnie jakieś pytanie o to, gdzie jest granica tego, co należy zrobić. No i tutaj kluczem, czy też jakąś taką odpowiedzią na to pytanie będzie słowo odpowiedni i słowo proporcjonalny. To jest słowo, które się pojawia, to znaczy ten zbitek słów dotyczący tej odpowiedniości i proporcjonalności, on pojawia się w treści dyrektywy myślę, że kilkadziesiąt razy i jakbyśmy się, chciałbym się na chwilę tutaj przy tym zatrzymać i troszkę rozkodować, co to znaczy, no bo te przepisy, które dzisiaj wspólnie z Olą omawiamy, one nie wymagają od każdego tego podmiotu, który jest objęty tą dyrektywą czy tymi naszymi polskimi przepisami, które ją wdrażają, wdrożenia wszelkich możliwych zabezpieczeń, jakie tylko są znane i technicznie dostępne.
po to ta dyrektywa, po to te przepisy mówią o analizie ryzyka i po to się posługują tą odpowiednością i proporcjonalnością, żeby to, co jest wdrażane w organizacji, no, było z jednej strony dopasowane do faktycznie do ryzyk, na które ta organizacja jest narażona, ale z drugiej strony też uwzględniało jakieś możliwości, które ta organizacja posiada. No i teraz odkodowując to trochę bardziej, ta odpowiedniość to jest kwestia takiej, można powiedzieć, adekwatności tych środków, które są wdrażane do tego, żeby one efektywnie zapobiegały i ograniczały ryzyko, na które ta organizacja jest narażona. No i tutaj oczywiście warto się odwołać do jakichś standardów międzynarodowych, takich jak normy ISO, wytyczne amerykańskie pochodzące z NIST-u, czy też nasze europejskie wytyczne z ENISA, o tym jeszcze też za moment będę więcej troszkę mówił, ale także tym elementem i o tym wprost mówią te przepisy, które w kontekście tej odpowiedniości należy uwzględniać, jest po prostu koszt wdrożenia, czyli mówiąc bardziej obrazowo, to na co organizację stać. Nikt nie wymaga od firm, od przedsiębiorców wdrażania rozwiązań, na które ich nie stać, na które nie mają pieniędzy. To jest też element, który warto w tej i który należy w tej analizie ryzyka, którą trzeba przeprowadzić na bazie przepisów, uwzględnić. No i druga kwestia, czy też ten drugi przymiotnik, który się tutaj pojawia, to jest kwestia proporcjonalności, czyli to znowu jest dość zbliżone słowo do tej odpowiedniości, natomiast chodzi tutaj znowu też o to, żeby te wdrażane środki dopasować do chociażby skali, z jaką organizacja operuje, do ryzyk, na przykład jakie w przeszłości występowały w działalności tej organizacji. Chodzi więc po prostu o to, aby z głową i z dozą zdrowego rozsądku podejść do tego, jakie zasoby faktycznie dana organizacja ma, jak wygląda jej otoczenie, na jakie ryzyko ona faktycznie jest narażona. No i przy uwzględnieniu tej odpowiedniości wdrożyć to, co pozwoli nam w jakiś taki proporcjonalny sposób te ryzyka zaadresować. I teraz kluczowe pytanie, które się tutaj pojawia, to co tak naprawdę należałoby tutaj zrobić, też co tak naprawdę należałoby wdrożyć w organizacji, aby być zgodnym z dyrektywą. No i przede wszystkim jakby przepisy dyrektywy dają nam taki, można powiedzieć, dekalog rozwiązań, takich 10 obszarów, które należałoby zaopiekować w ramach tego wdrożenia dyrektywy NIS-2 w organizacji. I teraz ja je pokrótce omówię. Pierwszym z takich obszarów są polityki związane z analizą ryzyka i bezpieczeństwem systemów informatycznych. Tutaj z jednej strony przepisy dyrektywy no, nie narzucają nam żadnego wiążącego standardu, z jakim powinniśmy się posługiwać, dokonując tej analizy ryzyka, ale z drugiej strony no, odwołują się tak pośrednio do różnego rodzaju norm międzynarodowych. Więc ja myślę, że niezależnie od tego, jakby na jakim etapie jest wasza organizacja, to warto się tutaj odwołać rzeczywiście do jakichś międzynarodowych standardów, chociażby do norm ISO, czy to tej serii 31000 dotyczącej zarządzania ryzykiem, czy nawet bardziej ogólnie do jakichś norm po prostu z zakresu bezpieczeństwa informacji z rodziny 27000. Natomiast niezależnie od tego, jeżeli mówimy o analizie ryzyka, no to punktem wyjścia będzie identyfikacja zasobów, identyfikacja luk, podatności, a potem jakby analiza i identyfikacja ryzyk, zagrożeń, na jakie organizacja jest narażona. W kontekście polityk bezpieczeństwa, no to ja rozumiem to tak, że chodzi po prostu o stworzenie dokumentacji, która opisuje też, jakie zabezpieczenia zostały wdrożone w wyniku tej przeprowadzonej wcześniej analizy ryzyka. Kolejny obszar, czyli polityki obsługi incydentów. Chodzi o to, żeby zastanowić się, w jaki sposób będziemy w organizacji postępować, gdy wykryjemy incydent, czyli w jaki sposób członkowie mojej organizacji czy mojego zespołu mogą poinformować inne osoby w firmie, czy odpowiedzialne za ten obszar osoby w firmie o tym, że jakiś incydent miał miejsce, w jaki sposób będziemy oceniać ryzyko związane z tym incydentem, kto podejmuje decyzję o tym, co dalej robimy z tym incydentem i wreszcie kto zawiadamia o tym incydencie właściwe organy. Ten temat incydentów
Ja jeszcze zostawię na moment troszeczkę z boku, dlatego że wrócę do niego za moment i powiem o tych incydentach trochę więcej, dlatego że to też nie jest tak, że każdego rodzaju zdarzenie czy też ten incydent związany z obszarem cyberbezpieczeństwa będzie podlegał raportowaniu czy zgłaszaniu, no ale będą tym obowiązkiem objęte tylko i wyłącznie tak zwane incydenty poważne. Ale o tym, tak jak powiedziałem, jeszcze za moment. Kolejny obszar to obszar ciągłości działania i zarządzania kryzysowego. Tutaj moim zdaniem znowu warto sięgnąć do jakichś norm międzynarodowych, chociażby normy ISO serii 22301, czyli jest to norma dotycząca znowu ciągłości działania przedsiębiorstwa i ciągłości działania usług krytycznych przedsiębiorstwa. W tym aspekcie ciągłości działania mamy też takie elementy jak kwestia tworzenia kopii zapasowych, przywracania i odtwarzania systemów czy usług na bazie tych kopii zapasowych, no i też bardzo istotna rzecz w tym kontekście testowania tych planów ciągłości działania zarządzania kryzysowego, czyli sprawdzania, czy te plany, one rzeczywiście dają organizacji możliwość przywrócenia działania usług czy szerzej przedsiębiorstwa w przypadku, w którym dojdzie do jakiegoś istotnego incydentu, który rzeczywiście to działanie wstrzyma. Kolejna kwestia to procedury związane i w ogóle rozwiązania związane z bezpieczeństwem łańcucha dostaw. Chodzi tutaj o to, że jeżeli jestem organizacją, która jest tym podmiotem ważnym czy podmiotem kluczowym, który podlega wymogom wynikającym z dyrektywy, to jeżeli ja w jakiś sposób outsourcuję część mojej działalności do podmiotu zewnętrznego, kupuję jakieś usługi zewnętrzne, które są krytyczne dla z perspektywy ciągłości działania mojego przedsiębiorstwa albo z perspektywy możliwości jakby udostępniania mojej usługi, mojego produktu cyfrowego użytkownikom końcowym, no to ja muszę też w tym moim łańcuchu dostaw jakby rozciągnąć te wymogi, które zostały na moją organizację nałożone, na moich dostawców. I to oznacza, że jeżeli jestem takim podmiotem kluczowym albo ważnym, to muszę moich dostawców w odpowiedni sposób weryfikować, muszę sprawdzać, czy oni też gwarantują jakiś rozsądny standard w zakresie cyberbezpieczeństwa i czy oni też wdrażają jakieś praktyki z obszaru cyberbezpieczeństwa. Powstał też już projekt wytycznych Komisji Europejskiej dotyczący tego obszaru, no i w tym projekcie wskazuje się, że taki minimalny zakres, w jakim należałoby tych dostawców weryfikować, to jest przede wszystkim sprawdzenie tego, czy oni mają wdrożone jakieś rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa, jeżeli tak, to jakie to są rozwiązania, sprawdzenie, czy oni są w stanie rzeczywiście zapewnić, że te wymagania z obszaru bezpieczeństwa, które czy to przepisy prawa, czy też ja jako klient przed nimi stawiam, będą rzeczywiście spełnione. Jest kwestia też w ogóle zweryfikowania jakiejś takiej ogólnej jakości tego produktu, który ten dostawca dostarcza. No i wreszcie jest też taki element mocno już prawny związany z tym, że współpracując z tego typu dostawcą, no powinienem też sobie umownie odpowiednio zagwarantować, że na przykład będę mógł takiego dostawcę zaudytować i sprawdzić, czy on działa w sposób zgodny z przepisami, że będę miał jako klient prawo rozwiązać na przykład umowę, jeżeli okaże się, że ten dostawca no, w jakiś sposób no, nie dowozi w tym obszarze cyberbezpieczeństwa, czy też ma jakieś niedociągnięcia w tym obszarze. No i wreszcie też taki bardzo istotny aspekt z perspektywy w ogóle zarządzania szerzej ryzykiem związane z bezpieczeństwem informacji czy cyberbezpieczeństwem w organizacji, to jest w ogóle ewidencjonowanie tych dostawców, z których ja korzystam. Tak więc znowu, jeżeli jesteście w organizacjach, które ten obszar cyberbezpieczeństwa czy bezpieczeństwa informacji mają dosyć dobrze rozwinięty, chociażby już teraz certyfikowały się pod kątem zgodności z normami z rodziny ISO 27000, no to pewnie ten aspekt dobrze znacie. Natomiast jeżeli no nie pracujecie w tego typu organizacjach, to to może być jakaś nowość. Kolejny obszar to polityki i procedury dotyczące skuteczności przyjętych środków zarządzania z ryzykiem. To brzmi bardzo groźnie, natomiast ja to czytam trochę w takim kontekście, w jakim znowu odwołując się do ISO,
te normy ISO, czy te dobre praktyki ISO działają, czyli to jest to takie kółko plan, do, check, act, czyli zaplanuj, zrób, sprawdź i potem na bazie tego sprawdzenia act, czyli działaj i wdrażaj udoskonalenia i ulepszenia tego systemu, który masz w swojej organizacji. I ja tak też czytam ten wymóg, czyli innymi słowy nie wystarczy tylko tych wszystkich polityk, które już, o których wcześniej mówiłem, wdrożyć w organizacji, no ale też należałoby je cyklicznie sprawdzać, audytować i ulepszać, tak żeby ten system cyberbezpieczeństwa, system związany z zarządzaniem bezpieczeństwem w organizacji, no żył i na bieżąco był ulepszany. Wreszcie kolejny obszar, cyberhigiena i szkolenia. Szkolenia muszą być cykliczne, muszą być dokumentowane, muszą być praktyczne i muszą je przechodzić zarówno członkowie kadry zarządzającej, jak i w cudzysłowie szeregowi pracownicy. Warto uświadamiać ludzi, ponieważ kluczem do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w organizacji jest świadomość. I niestety, niestety nawet osoby, które na co dzień z tym obszarem cyberbezpieczeństwa pracują, czasami też w jakiejś rutynie popełniają błędy. Ja sam bez jakichś istotnych skutków, ale też parę razy na jakieś różne testowe kampanie, które czy to u moich klientów, czy w organizacjach, w których wcześniej pracowałem, były prowadzone, też nieomal dałem się złapać albo nawet się złapałem. Od tamtej pory oczywiście też jakieś wnioski z tego wyciągałem i drugi raz tych błędów nie popełniamy, ale to pokazuje, że nawet ludzie, którzy w jakiś sposób w tym obszarze pracują, też gdzieś tam w tej codziennej gonitwie mogą popełniać błędy. I wreszcie ostatni taki obszar to są polityki kryptografii, szyfrowania, kontroli dostępu, zarządzania aktywami. Znowu to są takie klasyczne elementy, których wymagają normy międzynarodowe, tak powiedzmy sobie ogólnie. Chodzi tutaj o to, żeby się zastanowić nad tym, w jaki sposób klasyfikujemy informacje, które czy zasoby, które mamy w organizacji, w jaki sposób je zabezpieczamy, jak w ogóle stosujemy rozwiązania kryptograficzne w naszej organizacji, jakie to są rozwiązania, jakie to są konkretne zabezpieczenia, które my stosujemy, jakie wreszcie mamy zasady, jeżeli chodzi o uwierzytelnianie użytkowników, o kontrolę dostępu do zarówno jakby takich fizycznych zasobów, mam na myśli pomieszczeń, w których jest organizacja, jak i no, tych zasobów informatycznych, z których organizacja korzysta. No i finalnie myślę, że też w tym obszarze będą się łączyć czy włączać takie elementy jak kwestie uwierzytelniania użytkowników, kwestie jakiejś bezpiecznej komunikacji. To w przepisach dyrektywy jest wymieniane jako odrębny punkt, którego tutaj na slajdzie nie mam, natomiast ja tak to też skrótowo na potrzeby tej dzisiejszej prezentacji po prostu wrzuciłem ogólnie w ten ostatni punkt, o którym mówiłem. No i idąc dalej, powiedziałem już parę razy dzisiaj o tych normach ISO i o tym, że warto się do tych standardów międzynarodowych odwoływać i warto to też robić dlatego, że w projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa te wszystkie wymagania, o których ja przed chwilą mówiłem, no, będzie się uznawać za spełnione, jeżeli dany podmiot, dana organizacja no, wdrożyła system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO 27001 oraz w aspekcie tej ciągłości działania no, ma też system zgodny z normą ISO 22301, więc jakby niezależnie od tego, czy wasze organizacje są już certyfikowane, czy zamierzają się certyfikować, czy nie, to z pewnością te normy ISO to jest taki bardzo dobry benchmark, do którego warto się odwołać, podchodząc w ogóle do wdrożenia czy dostosowania działalności waszych organizacji do wymogów wynikających z omawianych dzisiaj przepisów. Oprócz tych norm ISO, do których, tak jak powiedziałem, odwołanie jest wprost w prawie, no, warto tutaj sięgnąć, tak jak już mówiłem, do tych norm ISO, które dotyczą zarządzania ryzykiem, do wytycznych NIST, czyli amerykańskiego ciała standardyzującego, że tak się wyrażę, które dotyczą obszaru bezpieczeństwa informacji. Wreszcie mamy też Europejską Agencję do spraw bezpieczeństwa infrastruktury i systemów, czyli ENISE, która też bardzo dużo różnego rodzaju dobrych praktyk wydaje. Mamy tu chociażby dobre praktyki dotyczące zarządzania właśnie dostawcami z perspektywy cyberbezpieczeństwa. Do nich można się odwołać właśnie też w kontekście realizowania tych wymogów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem
łańcucha dostaw. I tak jak zapowiedziałem, idąc dalej, przechodzimy też do kwestii incydentów. Powiedziałem o tym przed chwilą, że dyrektywa NIS-2, ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która ją wdraża, one będą nakładać na podmioty ważne, na podmioty kluczowe, obowiązki związane z raportowaniem incydentów. No i teraz, czym są te incydenty? To są wszystkie zdarzenia, które wpływają na dostępność, na autentyczność, integralność albo poufność danych lub usług, które są oferowane przez ten podmiot ważny lub podmiot kluczowy. Ta definicja, która jest na górze tego slajdu, to jest definicja, która jest zawarta wprost w dyrektywie. W polskiej ustawie ta definicja jest nieznacznie inna, natomiast odwołuje się tak na koniec dnia, jak się złoży z kilku różnych elementów ustawy, mniej więcej do tych samych kryteriów, czyli właśnie tej dostępności, autentyczności, integralności i poufności. I tak jak powiedziałem wcześniej, ten obowiązek raportowania, czy ten obowiązek zgłaszania, on nie będzie dotyczyć każdego incydentu, który w waszych organizacjach ma miejsce, ale tylko takiego, który jest poważny. I teraz co to znaczy, że incydent jest poważny? To znaczy, że on dotkliwie zakłócił operacyjne działanie jakiejś usługi, którą ten podmiot ważny lub kluczowy oferuje, albo spowodował straty finansowe dla danego podmiotu, bądź też wpływa na odbiorców tych usług, które ten podmiot świadczy i powodują w nich jakieś szkody. No i teraz ważne pytanie, które należałoby tutaj postawić, jak to ocenić, że te straty są dotkliwe? No niestety nie mam tutaj takiej jednoznacznej odpowiedzi, to znaczy nie mogę tutaj wyrysować jakiejś linii, której powiem, że nie wiem, 1 000 000 euro to istotna strata, a poniżej 1 000 000 euro to ta strata nie jest istotna. Być może praktyka jakaś stosowania tych przepisów nam takich silnych wytycznych dostarczy, natomiast w tekście samej dyrektywy znajduje się taka wskazówka, która mówi, że przy ocenianiu istotności czy powagi tego incydentu należałoby brać pod uwagę kilka czynników. I tak. Po pierwsze, należałoby uwzględnić, jakich sieci i jakich systemów informatycznych ten incydent dotyczy i jakie znaczenie te sieci czy systemy mają dla świadczenia tej naszej ważnej, kluczowej usługi. Druga kwestia to, jakiego rodzaju zagrożenie, czy też cyberzagrożenie nas spotkało, czyli jakiego rodzaju jest to atak, w jaki sposób on został przeprowadzony, przez kogo i wreszcie, jakiego rodzaju podatności, które mamy w naszej usłudze, czy w naszej sieci, w naszym systemie, zostały wykorzystane, żeby to zagrożenie, czy ten incydent spowodować. No i ostatnia kwestia, to są po prostu też doświadczenia organizacji z podobnymi incydentami, czyli jeżeli, innymi słowy, organizacja miała już podobne incydenty w przeszłości, to warto się do tych doświadczeń odwołać, aby ocenić, jakby, czy porównać, na ile to zdarzenie, z którym zmagamy się teraz, jest właśnie takie samo, inne, większe czy mniejsze od tego, co już było w przyszłości. No i takie przykładowe znowu wskaźniki, które tutaj proponuje nam ta unijna dyrektywa, no to jest właśnie zakres skutków dla funkcjonowania usługi, to jest czas trwania tego incydentu albo liczba dotkniętych użytkowników usługi czy odbiorców usługi, no bo to są takie czynniki, które zdaniem też tutaj twórców tej dyrektywy, tego naszego unijnego prawodawcy, no powinny pomóc w ustaleniu, czy to zakłócenie ma rzeczywiście dotkliwy charakter. No ale dobrze, wiemy już, czym jest incydent, wiemy już, czym jest incydent poważny, teraz kluczowe pytanie, co zrobić, jak ten incydent poważny nastąpił? No i mamy tutaj takie trzystopniowe działanie, którego wymagają od nas przepisy. Czyli po pierwsze, w ciągu 24 godzin od wykrycia takiego incydentu będzie trzeba przekazać właściwym organom ostrzeżenie o tym, że w ogóle taki incydent miał miejsce. Potem w ciągu 72 godzin będzie trzeba dokonać zgłoszenia tego incydentu, czyli uzupełnić to pierwotnie przesłane zgłoszenie, już nie wchodząc w szczegóły, co dokładnie takie zgłoszenie ma zawierać.
I wreszcie do miesiąca od tego, kiedy ten incydent będzie miał miejsce, trzeba wysłać tak zwane sprawozdanie końcowe, które już będzie zawierać szczegółowy opis incydentu, jego dotkliwości, skutków, opis jakby przyczyny, która była źródłem tego incydentu, opis zastosowanych czy środków, które ograniczają ryzyko, a jeżeli ten incydent miał jakiś naprawdę bardzo poważny charakter i na przykład wystąpił w działalności w jednym, więcej niż jednym państwie członkowskim, miał taki transgraniczny, międzynarodowy charakter, to też wymieniać te transgraniczne skutki tego incydentu. No i dla tych z Was, którzy są dobrze obeznani z przepisami o ochronie danych osobowych, to pewnie ten termin 72-godzinny brzmi znajomo, dlatego że dokładnie taki sam termin 72-godzinny mamy też w przepisach RODO dla zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych. No i to skojarzenie, ono nie jest pozbawione sensu w tym znaczeniu, że rzeczywiście te obowiązki, które wynikają z przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa, są bardzo podobne do tych obowiązków, które wynikają z RODO. I tu mamy ten obowiązek zgłoszenia jakiejś takiej bardziej kompletnej informacji w terminie 72 godzin. Wreszcie nawet na takim poziomie językowym widać, że ta definicja incydentu w NIS 2, czyli to jest ta definicja, którą widać na górze jest slajdu, jest bardzo podobna do definicji naruszenia ochrony danych osobowych, która jest w RODO, tak? Nawet z perspektywy tych kluczowych przymiotników, rzeczowników w zasadzie, dostępność, autentyczność, integralność, poufność, no to zobaczcie, tak? No jakby niezgodne z prawem zniszczenie czy utracenie danych, no to jest jak dostępność, tak? Niezgodne zmodyfikowanie danych, to jest jakaś kwestia autentyczności czy integralności tych danych. Wreszcie poufność, która jest w NIS, no to w NIS-ie nieuprawnione ujawnienie czy nieuprawniony dostęp, który jest w RODO. To są bardzo podobne aspekty, więc generalnie jest też tak, że naruszenie ochrony danych w rozumieniu RODO będzie mogło być równocześnie incydentem w rozumieniu NIS 2. I to oznacza niestety, że niektóre tego typu naruszenia będzie trzeba zgłaszać podwójnie, ale to też oznacza, że część procesów, które są w organizacjach wdrożone, żeby sprostać wymogom RODO, no będzie też mogła z powodzeniem być wykorzystana, żeby sprostać wymogom NIS 2 i tych przepisów o cyberbezpieczeństwie, bo to nie tylko te definicje, o których tutaj mówię, łączą te dwie grupy przepisów, ale też szerzej taki w ogóle aspekt podejścia opartego na ryzyku, to znaczy, że tak jak ja mówiłem o tej analizie ryzyka w kontekście NIS 2, no to podobnie do tej analizy ryzyka podchodzą przepisy RODO i tu mówi się o tym podejściu opartym na ryzyku i tu mowa jest o wdrażaniu zabezpieczeń, które jakby z jednej strony uwzględniają jakąś tam stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia, ale z drugiej strony uwzględniają właśnie faktycznie te ryzyka czy te podatności, na które dana organizacja, dany proces, dany system, usługa są narażone. Oczywiście tutaj będą jakieś różnice związane z tym, że w NIS 2 będziemy bardziej mówić o ryzyku wystąpienia incydentu, o zagrożeniach dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, natomiast w RODO bardziej mówimy o ryzyku związanym z naruszeniem praw i wolności osób, których dane są przetwarzane, więc jakby tak w praktyce to trochę inaczej będziemy patrzeć na te ryzyka w RODO i te ryzyka w NIS 2, natomiast no, i tu na pewno bez dobrej analizy ryzyka nie zapewnimy sobie zgodności. No i ja myślę też tak, że takie podejście jest o tyle dobre, że to podejście oparte na ryzyku zmniejsza nam prawdopodobieństwo tego, że te przepisy się nam zdezaktualizują, bo gdyby było tak, że w załączniku do jakiejkolwiek ustawy czy dyrektywy jest po prostu lista zabezpieczeń, które należy wdrożyć, aby być zgodnym, no to przy dzisiejszym stanie rozwoju technologii to bardzo prawdopodobne, że po pewnie paru latach najdłużej to wszystko byłoby już mocno zdezaktualizowane. Drugi taki obszar podobieństwa to jest kwestia tego, że i tu, czyli i w RODO i w NIS-ie mamy obowiązek wdrożenia technicznych i organizacyjnych, w przypadku NIS jeszcze dodatkowo operacyjnych środków bezpieczeństwa. Te środki oczywiście mają wynikać z analizy ryzyka, o której mówiłem przed chwilą,
Natomiast i tu będziemy mieli różnego rodzaju polityki, tak w RODO będą to, nie wiem, polityki ochrony danych, czy jakieś inne niewymienione wprost polityki związane z obsługą naruszeń ochrony danych, z obsługą prawa osób, których dane są przetwarzane w organizacji. W NIS mamy szereg tych polityk, o których mówiłem tutaj przed chwilą wcześniej, analiza ryzyka, ciągłość działania, ocena skuteczności środków zarządzania ryzykiem, kryptografia itd., itd. No i wreszcie mamy zarządzanie naruszeniami. Tak jak powiedziałem, te terminy są podobne. Naruszenia ochrony danych mogą być często incydentami poważnymi w rozumieniu NIS i mogą wymagać również zgłoszenia z perspektywy NIS-u. Z pewnością też ten know-how, który macie w organizacjach zdobyty na obsłudze naruszeń ochrony danych, można wykorzystać do obsługi incydentów cybernetycznych. I tu zresztą też, przekazując informacje o czy to incydencie, czy naruszeniu, musimy zgromadzić i przekazać do organów władzy dosyć podobne informacje dotyczące opisu tego incydentu, jego skutków, dotkliwości przyczyn, wdrożonych środków zaradczych, więc jakby jeżeli te incydenty faktycznie będą się nam zazębiać, no to gromadząc informacje na potrzeby NIS, będziemy de facto też gromadzić informacje na potrzeby RODO i vice versa. I to wszystko, o czym ja tutaj mówię, wydaje mi się, że też ma takie praktyczne znaczenie, że po pierwsze, no nie da się dobrze wdrożyć NIS 2, nie mając jakby ogarniętego RODO. Zwróćcie uwagę, że NIS 2 mówi tak nam szerzej o bezpieczeństwie sieci, bezpieczeństwie systemów, bezpieczeństwie danych czy informacji. No dane osobowe, o których jest mowa w RODO, niewątpliwie są jakimś tam rodzajem aktywa informacyjnego, który też trzeba, jest, który jest przetwarzany w tych sieciach i systemach, o których mowa też w NIS-ie, więc jakby ta synergia jest też zresztą widoczna na poziomie tekstu, ponieważ NIS 2 wielokrotnie do RODO referuje. No i wreszcie, tak jak powiedziałem, no wdrażając ten NIS 2, warto sobie sięgnąć do tej dokumentacji RODO-owskiej i wpisać ten NIS na tyle, na ile się da, w to, czego wymaga, to, co już mamy w firmie w kontekście RODO. No i wreszcie myślę sobie też z perspektywy większych organizacji, że skoro to wszystko nam się tak zazębia, no to nie da się zarządzać tym obszarem cyberbezpieczeństwa dobrze, jeżeli zespół czy osoby, które się zajmują ochroną danych osobowych, nie będą dobrze współpracować z osobami, które się zajmują bezpieczeństwem. Dobra wymiana informacji między tymi zespołami, innymi słowy, to będzie taki klucz do zapewnienia zgodności, mówiąc już zupełnie wprost. I wydaje mi się, że na tym ten drugi etap można skończyć i przechodząc do ostatniej części tej dzisiejszej prezentacji, kilka słów o tym, co wszystkich zawsze mocno interesuje, czyli kwestii kar. I oczywiście w NIS 2 te kary zostały przewidziane, co więcej one są dosyć rygorystyczne. Ten system kar, który wprowadza NIS, on oczywiście został przeniesiony też do polskiej ustawy, no i na poziomie dyrektywy tych unijnych przepisów te sankcje dzielą się nam na trzy obszary: środki niepieniężne, czyli różnego rodzaju nakazy, zakazy, kary finansowe, czyli jak sama nazwa wskazuje, kary nakładające obowiązek zapłaty jakiejś tam ilości pieniędzy na przedsiębiorców, no i wreszcie sankcje karne dla przedsiębiorców. I tutaj przejdziemy na moment na grunt polskiej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i chwilkę sobie porozmawiamy o tych środkach niepieniężnych. No i te środki niepieniężne w polskiej ustawie to są różnego rodzaju nakazy, które organy nadzorujące obszar cyberbezpieczeństwa będą mogły na podmioty ważne i kluczowe nakładać. To mogą być nakazy podjęcia na przykład określonych czynności, których wymaga ustawa podmiotów. To mogą być na przykład nakazy wdrożenia jakby rozwiązań w obszarze analizy ryzyka, których wymaga ustawa. To mogą być nakazy zaniechania jakichś naruszeń przepisów tej ustawy, czyli właśnie znowu wdrożenia, zaprzestania podejmowania działań, które naruszają tą ustawę, wdrożenia jakichś rozwiązań organizacyjnych, których ustawa wymaga. Ustawa też wymaga, tak jak Ola mówiła na samym początku, cyklicznego audytowania się, więc jeżeli organizacja się nie audytuje, to może być na przykład nakaz przeprowadzenia audytu. Jest szereg tych decyzji. Istota jest taka, że decyzje nakazowe będą nakazywać firmie podjęcie jakichś działań i będą określać zawsze termin wykonania tych nakazanych czynności. Na razie jeszcze bez nakładania
sankcji pieniężnych, więc można powiedzieć, że tego typu nakazy to jest taki no, najmniej dotkliwy w skutkach sposób dyscyplinowania firm i przedsiębiorców, tak długo jak oczywiście ten przedsiębiorca się tym nakazem przejmie i go rzeczywiście wykona, dlatego że w przepisach ustawy jest też przewidziana możliwość nakładania tak zwanych kar okresowych, których wysokość wynosi od 500 zł do 100 tysięcy zł za dzień i te kary będą nakładane na przykład za niewykonanie tych czynności, które zostały tym nakazem objęte. Wreszcie samo niedostosowanie się do nakazu może też nieść ze sobą takie dotkliwe skutki, jak na przykład cofnięcie licencji albo zezwolenia na prowadzenie działalności, czyli na przykład jeżeli jestem przedsiębiorcą energetycznym albo wodociągowym, albo prowadzę działalność w obszarze jakimś tam finansowym i podlegam pod NIS 2, to jeżeli się do tych nakazów nie dostosuję, no to potencjalnie organ, który nadzoruje moją działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa, może wnioskować o zabranie mi licencji i w ten sposób uniemożliwić mi jako przedsiębiorstwu czy przedsiębiorcy prowadzenie działalności. Oprócz tych nakazów, o których mówię, mamy też taki bardziej miękki tryb ostrzeżenia, w którym ten organ, który jakby nie tyle na przykład nas skontrolował i wie, że dana firma czegoś nie robi, co ma na przykład uzasadnione podejrzenie, że dany podmiot nie przestrzega przepisów ustawy, to będzie mógł wysłać takie miękkie pismo z ostrzeżeniem, w którym wskaże, jakie czynności należy podjąć, żeby zapobiegać lub zaprzestać naruszania przepisów ustawy. Znowu tam określi jakiś termin i jeżeli ten termin zostanie dotrzymany, no to znowu mamy te kary okresowe za każdy dzień opóźnienia. Drugi obszar kar to są kary finansowe. No i te będą już bardzo dotkliwe, w zależności od tego, czy jestem podmiotem kluczowym, czy ważnym, to może być do tam 10 albo 7 milionów euro lub tam 1,4 lub 2% całkowitego rocznego dochodu, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Mamy też próg minimalny 15-20 tysięcy złotych, w zależności od tego, jakim rodzaju podmiotu mówimy. Oczywiście to są wszystko pułapy maksymalne, więc no, oczywiście dopiero praktyka stosowania tych przepisów w Polsce pokaże nam, jakie kary rzeczywiście będą nakładane. Z doświadczeń ze stosowaniem RODO, gdzie również te pułapy są bardzo wysokie, 10-20 milionów euro, no to wiemy, że te takie maksymalne pułapy w Polsce póki co przynajmniej nie były stosowane zbyt często, no ale na przykład na zachodzie Europy, jeżeli mówimy o tych karach z RODO nakładanych przede wszystkim na największe platformy społecznościowe czy tych największych graczy na rynku, no to one potrafią iść miliardy nawet i setki milionów euro. Jeżeli z kolei podmiot, na którego ta kara będzie nałożona, jakby na przykład będzie prowadził działalność mniej niż 12 miesięcy albo w ogóle nie będzie osiągał dochodu, no to wtedy te kary będą liczone od pułapu wynoszącego 500 tysięcy euro. No i wreszcie ostatni obszar tych sankcji to są sankcje dla kadry kierowniczej. Z jednej strony mamy tam różnego rodzaju przepisy karne w przepisach ustawy, o nich dzisiaj może nie będę za dużo mówił, żeby też tak nie straszyć, natomiast no tutaj dla kadry kierowniczej mamy przede wszystkim kary pieniężne, które są związane z niewykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy i to jest taka kara może wynieść do 600% wynagrodzenia takiego członka kadry kierowniczej. No i tutaj jakby idea, która stoi za tymi karami jest taka, że często w organizacjach ci kluczowi decydenci no nie postrzegają obszaru cyberbezpieczeństwa jako powiedzmy wystarczająco istotnego, traktują ten obszar jako jakiś tam zbędny wydatek. No i to też jest jeden z głównych powodów, dla którego ten obszar może być często niedofinansowany, więc to jakby intencja jest taka, żeby troszkę zmienić narrację i położyć większy ciężar na zarządzających. Zresztą generalnie ta rola kierownictwa w przepisach jest kilkukrotnie podkreślana, dlatego też, że te środki zarządzania ryzykiem, o których ja mówiłem, odpowiedzialność za nadzór nad ich wdrażaniem, to są wszystko wprost obowiązki kadry zarządzającej, kierownictwa organizacji, które pod te omawiane dzisiaj przez nas przepisy podlegają. No więc jakby naturalną konsekwencją też nałożenia tych obowiązków na kadrę kierowniczą są te sankcje, o których tutaj mówię. I przechodząc płynnie do ostatniego obszaru, czyli tego, jak do tego NIS 2 się dostosować i jak ten NIS 2 w organizacji wdrożyć, to
To, co na pewno mogę powiedzieć, to to, że ten proces wdrożenia NIS 2 jest kilkustopniowy i może być długotrwały. Nie da się też zapewnić zgodności z NIS 2 w takim, powiedzmy, monotematycznym czy jednokompetencyjnym zespole. To znaczy, tak jak no my jako prawnicy nie jesteśmy w stanie ogarnąć samodzielnie w pełni wdrożenia, tak myślę, że też osoby odpowiadające za cyberbezpieczeństwo od strony technicznej mogą nie być sobie w stanie z tym wszystkim poradzić. I teraz jakby, jak to zrobić w praktyce? No punktem wyjścia jest ocena, czy te przepisy w ogóle mają zastosowanie do działalności mojej organizacji. Tutaj trzeba się odwołać do tych kryteriów, o których Ola mówiła na początku, czyli z jednej strony jest to liczba pracowników i przychody, z drugiej strony branża, czy też przedmiot działalności. No jeżeli z tej analizy wyjdzie nam, że rzeczywiście pod te przepisy podlegam, czy moja organizacja pod nie podlega, no to powinienem się przygotować do złożenia wniosku o wpis na listę podmiotów ważnych i kluczowych i tutaj oczywiście no na ten moment jeszcze tego wniosku złożyć nie można, czekamy na to, aż te przepisy znowelizowanej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zostaną uchwalone, natomiast to, co się na pewno nie zmieni i co wiemy już dziś, no to jeżeli będę co najmniej średnim przedsiębiorcą i będę w tej branży, w jednej z tych branż, o których Ola mówiła na początku, no to będę prędzej czy później musiał się na tą listę wpisać, więc już dziś mogę zacząć się przygotowywać. No i poza tym wnioskiem, no takie faktyczne wdrożenie oczywiście zaczyna się od analizy tej sytuacji obecnej, czyli z jednej strony jakiejś inwentaryzacji zasobów, aktywów informacyjnych, z drugiej strony identyfikacji ryzyk, zagrożeń, luk, podatności i tak dalej. No i potem jak już to wszystko sobie zinwentaryzuję, no to jest ten etap czwarty na slajdzie, czyli z jednej strony analiza ryzyka i podjęcie decyzji o tym, jakie zabezpieczenia wdrażamy, jak my te ryzyka, które udało nam się zidentyfikować, jakby minimalizujemy, które akceptujemy, które staramy się zmniejszyć. Z drugiej strony to są oczywiście też już na bazie tej analizy ryzyka polityki wewnętrzne, rozwiązania techniczne, które te polityki opisują, które też oczywiście w organizacji trzeba wdrożyć. No i wreszcie też ten wspominany przeze mnie wcześniej łańcuch dostaw, identyfikacja naszych kluczowych dostawców, zastanowienie się nad tym, czy chcemy z nimi aneksować, czy powinniśmy z nimi aneksować umowy lub zawrzeć jakieś dodatkowe porozumienia, które pozwolą nam jakby zarządzać tą zgodnością w obszarze cyberbezpieczeństwa w całym moim łańcuchu dostaw. Wreszcie taki kolejny etap to już jakby po zakończeniu tych takich prac, powiedziałbym formalno-technicznych, czyli po tym jak już te zabezpieczenia, polityki wszystkie wdrożę, no to są wszystkie takie działania wspierające wdrożenie, czyli szczególnie szkolenia, działania uświadamiające dla personelu, dla kadry kierowniczej, jak i no bieżące monitorowanie tego, czy te zabezpieczenia, czy te rozwiązania, które sobie zaprojektowałem i wdrożyłem, faktycznie działają, czyli to jest to, co ja nazywałem wcześniej, kiedy opisywałem te środki zarządzania ryzykiem jako polityki i rozwiązania dotyczące analizowania skuteczności tych środków zarządzania ryzykiem, czyli to są właśnie tego typu działania, no i jakby też temu właśnie ma służyć oczywiście też ten cykliczny audyt, który modelowo powinien być prowadzony raz na 2 lata, przy czym pierwszy audyt no, będzie musiał się odbyć po 12 miesiącach od daty wejścia w życie przepisów ustawy. No i na koniec, jak myślę tak kończąc, chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że warto przy tych projektach wdrożeniowych sięgać do norm ISO. Nawet jeżeli nie rozważacie w waszych organizacjach certyfikacji, no to zdecydowanie warto sięgnąć do tych norm, jak jakiegoś takiego rynkowego benchmarku, niewątpliwie no jakby ten ciężar też tych przepisów, które omawiamy, mocno na to ISO wskazuje, jakąś taką preferencję, można powiedzieć, twórców tych przepisów co do tego, żeby właśnie do ISO jako rynkowego benchmarku się odwoływać. No i finalnie na koniec jeszcze jedna ważna kwestia, no ten projekt wdrożenia NIS 2 w organizacji, no to jest takie typowe compliance'owe działanie. Mówiłem wcześniej o tym plan do check act i o tym takim kółeczku ciągłego doskonalenia, które wynika z normy ISO i no, tych wszystkich rozwiązań, tych wszystkich procedur z obszaru cyberbezpieczeństwa no nie można wziąć, napisać, odłożyć na półkę i o nich zapomnieć, no bo wtedy to prędzej czy później po prostu nie wyjdzie i prędzej czy później przestanie działać.
te procedury muszą żyć i te procesy związane z cyberbezpieczeństwem muszą faktycznie się dziać w organizacji, bo inaczej tej zgodności po prostu nie uda się zapewnić. I myślę, że z tym przesłaniem tutaj dzisiaj Was zostawiam. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, chcielibyście na temat NIS2 podyskutować, dowiedzieć się czegoś więcej, jeżeli cokolwiek w tej prezentacji było też dla Was niejasne, no to teraz na slajdzie macie zarówno moje, jak i Oli dane kontaktowe. Śmiało piszcie, odzywajcie się do nas z chęcią, podyskutujemy, odpowiemy na jakieś dodatkowe zagadnienia czy wątpliwości, które mogą się Wam nasunąć po przesłuchaniu tego naszego dzisiejszego szkolenia. Tyle z mojej strony. Dzięki.